Dzień dobry. Legendarna skrzynka, produkt polski, Kubrick, Stanley i jakaś, proszę bardzo, opatentowana skrzynka i co by o niej powiedzieć? No jeszcze nie wiem, bo się skusiłem. Market Biedronka dziś, prawie 80 zł bodajże. Ponoć kiedyś czytałem, że to okazyjna cena. Czytałem trochę o tej skrzynce i jedni płakali, drudzy zachwycali się. W porównaniu z moją skrzynką z Brico, no ta wygląda na solidniejszą. O, mamy tutaj takie trzy sekcje, proszę bardzo, wyciągane przegródki. Ona będzie mi służyć jako na moje, no, zestaw do elektryki, żeby już raz kupić, a dobrze, żeby już się nie bawić w siatki z Netto. Proszę. Fajnie, nie odczepi się, jest ok. Tutaj są zawiasy na metalach, nie na plastiku. Jeżeli chodzi o jakość tych odlewów i no, są niektóre wady, prawda? Spójrzmy na rączkę, która jest bardzo ciekawa. Tutaj fajnie, nie, nic się nie będzie rylać. Jest cała duża, długa. Nie jest takim tutaj tylko skówką taką. Tutaj mamy wadę. Nie szkodzi. Ta skrzynka przeżyje o wiele więcej niż takie detale. I tutaj też fajne są zawiasy i teraz, proszę bardzo, mniej więcej w środku, może jakaś niespodzianka, spodziewam się, że jest pusta, ale może będzie, no nie wiem, sam jestem ciekawy, proszę bardzo, unboxing. Ok. I co my mamy tu? O kurczę. No jeszcze leci trochę, bo no, mamy taką fajną kuwetkę. Zwykle mam tyle narzędzi, że ona się nie pokaże, żadna kuwetka nie mieści. Ale co jest fajne, konstrukcja tej skrzyneczki jest taka, że no, trochę się wygina, ale to nic. I jak widać, jest szczelna, ma uszczelkę tutaj, więc deszcz jej prawdopodobnie nie straszny. Zawiasy też na metalowych pinach takich są. No i też... O kurczę. Dalej się chyba nie otworzy. Nie. Ciężka klapa. Dobra, zamknijmy ją. Tak. Fajne jest to, że w tanich skrzynkach, jeżeli sobie chcesz tak zrobić, a masz narzędzia, dajmy tam parę narzędzi, coś w tym stylu. Ok, mamy coś, żeby rozpierało tę skrzynkę, tak? O, nie zamknie się, ok. Okej. Wszystko jest włożone i to się zamyka. Zamyka się elegancko. W tanich skrzynkach patent jest taki, że nie zamkniesz tego, bo jak napakujesz narzędzi, to wtedy skrzynka się rozchyla, bo tutaj jest po prostu słabe i ona się rozchyla i nie możesz tego zamknąć, dlatego musisz tutaj kombinować, dochylać, dopasowywać, tak, bawić się. No tutaj na razie tego nie ma, fajne jest domknięcie. Poza tym te skrzynki są w systemie jakby, czyli o, tutaj się daje takie coś. No i można stakować bez obaw o chyba porysowanie tych pięknych, transparentnych szybek. Następną skrzynkę Kubrick. I co jeszcze można o tym powiedzieć? Jak tu widzę, no cóż, no,
skrzyneczka jest ok. Za 5 kupicie szajs. Dołożycie 28 zł bodajże i macie coś, coś chyba porządnego, nie? Ja mam nadzieję, że już nie będę musiał kupować skrzynki następnej na elektrykę, bo ta mi się rozwali. Kubrick, numer seryjny bodajże, data produkcji 1 kwietnia, proszę Państwa, 2021. I to nie żart. Dziękuję.